Nadszedł w końcu ten moment, do którego dążyliśmy przez cały tydzień. Moment oficjalnego zakończenia 20. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona. Dla nas jest to zawsze wielkie święto. W tym roku może trochę wyjątkowe właśnie dlatego, że po pierwsze jubileuszowy, a po drugie ze względu na to, że z powodu tej dwuletniej przerwy nagromadziło się również wiele emocji i pozytywnych, i negatywnych. No i z nimi przystępowaliśmy do organizacji tego festiwalu, ale mam wrażenie, że wszystko się udało. I to z nawiązką, bo tegoroczne wydarzenie obfitowało w nowe sztuki teatralne, które na własny, ciekawy sposób opowiadały o naszej rzeczywistości. Teatr jest dla każdego, opowiada pewną historię, daje możliwość wyrażenia się każdemu tak naprawdę, to co mu w duszy akurat gra. I bardzo mi się podobało to, że no, po prostu były takie tematy, które dla kogoś mogą być czy drażniące, czy bolesne, po prostu niezrozumiane. Natomiast było tutaj miejsce dla każdego. Duże wrażenie na jury konkursu zrobił spektakl Debil z Teatru imienia Juliusza Słowackiego z Krakowa, który zdobył Nagrodę Główną. Bardzo się cieszę z Nagrody Głównej, ale też z nagród aktorskich dla pani Bożeny Adamek i dla Rafała Szumery. Myślę, że to była dla nas fantastyczna praca. Bardzo dobrze ją wspominam. Była bardzo inspirująca, pełna empatii. Otwieraliśmy się na siebie, na innych i naprawdę, tak jak już powiedziałam na gali, życzę wszystkim artystom, żeby mogli się spotykać przy takich projektach, przy takich spektaklach, bo to jest wspaniałe uczucie zrobić coś fajnego, mądrego i jeszcze jak się to podoba widzom i dostaje się nagrody, to naprawdę wspaniale. Nagrodę imienia Stanisława Bieniasza dla najlepszego dramatopisarza festiwalu przyznano Janowi Czaplińskiemu za tekst Niech prawo będzie z wami z Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha. Bardzo nas to cieszy i my jesteśmy niesamowicie dumni z Janka, z tego tekstu, też z tego spektaklu. Janeta Groszyńska dostała też nagrodę za reżyserię tego wydarzenia, dlatego jesteśmy podwójnie tutaj dumni. A nagroda specjalna za grę aktorską powędrowała do Teatru Polskiego z Bielska-Białej. Jak się jest na takim festiwalu, gdzie jest tyle wspaniałych spektakli, tyle wspaniałych ról kobiecych, jest na pewno duże zaskoczenie, ale wielki zaszczyt. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przez 9 dni można było zobaczyć wiele niesamowitych sztuk teatralnych z różnych stron Polski. Gratuluję teatrom, które zdobyły wyróżnienia, które zdobyły nagrody. Choć jestem przekonana, że właściwie każdy spektakl był wygrany. Był wygrany dlatego, że scena spowodowała, że widownia była właściwie każdorazowo pełna. Tak więc i tym, którzy obserwowali, i tym, którzy grali, dziękujemy. Czekamy na kolejne wydarzenie, ale to dopiero za rok. W czasie uroczystości przyznano także wyróżnienia. Nie za sztukę, ale za pracę twórczą pracownikom Teatru Nowego w Zabrzu.